marche pour la bourse de l'eau. I Julian Błaszczyk przeciwko Stasia. To jest chłopczyk 2012 rocznik, ale bardzo dobrze się rusza, dobrze jest uprodowany. No i proszę Państwa, przełomił i niestety, ale jest jeszcze jakiś lift, jak niezaangażowanie tego zawodnika z numerem 13. Gdyby chciał do rocznika, jest nowy kontrakt, nowy kontrakt. Spójrz. Ale z 10 kartek nie ma szczęścia, obija sumki, po raz kolejny. Minuta 30 do końca. Thank you.
A jeśli tak, to wiadomo, że prosiłem się do działań pitów z Pancera, ponieważ na ostatnie najróżniejszy rok i najbardziej entuzjazmy, prosimy się do działań do zespołu z Pancera, żeby dał nagrodę indywidualną. Dla kibiców Patrzyma i przygotowuje się następny zespół Młode Talenty Susz. Miejsce 6 w turnieju. Tak jak pista Patrzyma miała jedną wygraną w Paremsy, tak, że widzając 6 miejsce, wystarczyłem 2 wygrane i 1 remis. Niby mało, a wiemy, że dużo. W takim tygodniu chyba kontrakt rywalizował o najlepszą drużynę w województwie i widzieliście, jak to było wygrane 3-4 wypisy, jedna porażka i Bolonia Starowiński wygrał to turniej, kontrakt był ostatni, jak widać, że jedna porażka, znaczy jedna wygrana może dużo znaczy, bo to też nie trudne klasyfikacji. I następna drużyna, która będzie się przygotowała do gracji, to jest Kostak Jani. Nie jestem pewny, czy na pewno, ale jedna z głębszych dużych turnieju, które trzech zawodników jest do szuka 2012, a widzieliśmy Jana, jaka determinacja, jaka będzie w głównych zawodnikach, szczególnie do szuka 2012. Rywalizują razem dla trenera z kontaktem pierwszym, czyli z czarnymi. I wracamy z miejsca. Zrobimy też taki krótki przebieg między dekoracją drużyn. Wyróżnimy najlepszych zawodników. Mamy 3 nagrody indywidualne i zrobiliśmy obiektywne opinie od trenerów wszystkich drużyn. I tak, najlepszy bramkarz i najbardziej chyba żywiołowy i przeszłający w tym turnieju. Więc zrobimy powyżej 10 albo 10 punktów.
Prosimy zespół, który zajął trzecie miejsce. Rozładowany. Czyli niedawny zwycięzca Ligi Wojewódzkiej Zalu Polonia Lidza. Bardzo dziękujemy zespół. Zmieniając kadrę w zasadzie podobnych zawodników. Nie ma znaczenia, jak odchodzić matki rezerwowy. Ten zespół jest naprawdę, naprawdę na dobrym poziomie, więc nie ma problemu, żeby wyprowadzać z naszymi zespołami, ja powinnam pozwolić. Bardzo szybki chłop, wybiegany. Nic się nie boi, bo jest pole pograć. Jeden na jeden. Jestem spokojny, że zespół na czwartym miejscu miał 10 punktów, bo na trzecim miejscu miał 11, czyli połowa 17, a druga 10. Na koszty 15 punktów. Panowie! Później. Przygotowuje się do demokracji zespół, który zajął pierwsze miejsce. Prowadzi Wojciech Kuczkowski. To Tarczani! Pierwsze miejsce. Tak.
tak, kiedy miał rocznie z roku na rok i się rozwija. 2007 grałem w tym klasę do Ziku do 12 lat. Tak młodzi koledzy zaczynają ich bawić. Pozdrowienia dla wszystkich zespołów jeszcze raz i podajcie koło Rumawy na turnieje kontraktowe, z pewnie kontrakt będzie się jeszcze też na wasze napiszenia. Brawa jeszcze raz dla młodych sportowców, artystów. Widzicie?